Program sponsoruje Centrum Konferencyjno-Wypoczynkowe Zamek Kliczków. Program sponsoruje firma Pepsans S.A., producent dywaników samochodowych uniwersalnych i na miarę. Program sponsoruje Ultima. Ultima, dealer Skody. Jelenia Góra, ulica Cieplicka 106. Zaprasza. Skoda. Dzień dobry Państwu, Halina Pakulska, zapraszam Was na magazyn motoryzacyjny. Dzisiaj dowiecie się, jakie dywaniki produkuje firma Pepsans, dowiecie się, jak działa tachograf oraz zobaczycie Mercedesa należącego do Straży Granicznej. Dywanik jest standardowym wyposażeniem każdego samochodu. Dowiecie się, jakie jego rodzaje produkuje firma Pepsans. Wbrew pozorom nie jest aż to tak bardzo skomplikowana procedura z wykładzin, które zostają zakupywane za granicą, bo kupujemy głównie za granicą, ze względu na to, że surowiec jest tam o wiele tańszy. Pomimo tego, że rozmawialiśmy z producentami w Polsce, którzy produkują tego typu wykładziny, które potrzebujemy do produkcji, cena jest przerażająca, więc gdybyśmy kupowali w tej cenie, które nam proponują polskie firmy, nie bylibyśmy konkurencyjni na rynku, to jest pierwsze. Więc jak już powiedziałem, z wykładzin, które zakupujemy za granicą, zaczyna się cały proces technologiczny tego, polegający na tym, że w zależności od zamówienia, w zależności od klienta, bo tu jest ogromna gama dywaników, od dywaników tak zwanych uniwersalnych pierwszej ceny, poprzez dywaniki uniwersalne, już takie bardziej szlachetne, półwymiarowe, wymiarowe, łącznie później z dywanikami do busów osobowych. Także gama jest przeogromna, każdy klient praktycznie, który przez nas jest obsługiwany, ma swoją gamę dywaników. To właśnie różni się wykładziną, różnymi kolorami i tak dalej, także gama jest przeogromna. Gama jest przeogromna, tu mamy część gamy, koło której stoimy, dywaników głównie uniwersalnych i półuniwersalnych. To jest właśnie dywanik półuniwersalny, jak Państwo zobaczycie, dla kogo to jest zrobiony. To jest nazwa holdingu, a dywanik jest zrobiony dla firmy francuskiej, to jest zrobiony dla Kory. To jest dywanik półuniwersalny. W zależności od produktu widzicie Państwo tutaj jedną rzecz. Są tak zwane wzmocnienia, które są na lewej stronie, czyli na dywaniku od kierowcy. Tu się na to stawia nogi. To pozwala jedną rzecz, że powiedzmy sobie, nie przesuwają się nogi. Dwa, w tym miejscu nie przeciera się dywanik. To jest nałożone na materiał techniką nagrzewania, nagrzewane, ale również są w inny sposób kładzione wzmocnienia, bo również robimy metalowe, również robimy wzmocnienia z takiego samego materiału, w zależności od zapotrzebowania na klienta. Jeden klient ma, powiedzmy sobie, taką formę, w tych form jest bardzo, bardzo wiele. Ile dywaników firma produkuje miesięcznie? Zaczynaliśmy od produkcji początkowej, która wynosiła około 15 tysięcy miesięcznie. W tej chwili produkcja wynosi około 90 tysięcy miesięcznie, aczkolwiek w miesiącu maju powinniśmy dojść do produkcji przy tej samej załodze do produkcji 120 tysięcy na miesiąc. Inwestycje, które w tej chwili czynimy, jest jednym z takich ważniejszych inwestycji, która u nas będzie robiona, jest zakup, my to fachowo nazywamy presę do wycinania, która będzie hydraulicznej presy może do wycinania, która nam pozwoli wycinać tego dziennie około 10 tysięcy na jedną zmianę. I to jest urządzenie, które warunkuje w tej chwili produkcję. Możliwości produkcji mamy ogromne. Właściwie my ciągle musimy się śpieszyć, żeby zdążyć z zamówieniami, a nie możemy przyjąć następnych. I taka jest sytuacja. Czym powinniśmy się kierować przy zakupie dywaników? Ja myślę, że sprawa doboru dywanika jest wielce indywidualną sprawą dla każdego, bo powiem Państwu inaczej. My sprzedawaliśmy dywaniki, które za chwilę Państwu pokażę, w kolorze żółtym do Francji, w kolorze różowym, w kolorze niebieskim. To jest w zależności od zapotrzebowania, gdzie u nas tego by się sprzedało. Ale generalnie należałoby spojrzeć na jedną rzecz. Na bezpieczeństwo jest bardzo ważne.
bo wiele dywaników, które my robimy, a szczególnie dywaniki wymiarowe, my zakładamy zabezpieczenia na lewy dywanik od kierowcy. Są w samochodach typu Volkswagen, Opel, są zabezpieczenia fabryczne, my tylko zakładamy klipsy plastikowe, które się zatrzaskuje na tych, powiedzmy sobie, takich mocowaniach, które są w podłodze. Natomiast do innych, w których to nie ma, my mamy opracowane swoje dwa rodzaje zabezpieczeń, które zakładamy. To zabezpiecza dywanik przed przesuwaniem się, gdy siedzi kierowca. I chodzi o to, że to jest bardzo niebezpieczne w momencie, kiedy by się dywanik, nie daj Boże, podsunął pod pedał hamulca. No to już by było bardzo skomplikowane. To mogłoby stwarzać wielkie niebezpieczeństwo. Dlatego też na to patrzymy. Kierowca, dobierając taki dywanik, powinien na to zwracać bardzo wielką uwagę. Nie bez znaczenia jest również to, z jakiego materiału wykonany jest dywanik. Z praktyki widzę, bo jest bardzo specyficzny polski klient, jest o wiele bardziej wymagający jak klient francuski. Potrzebuje, Polacy mają bardziej wymyślne dywaniki. My robimy, jesteśmy w stanie sprostać każdemu zamówieniu, więc zamawiają ludzie bardzo rzeczy dziwne, kolorowo obszywane i tak dalej. My, powiedzmy sobie, również wykonujemy takie zamówienia i ku zadowoleniu, myślę, klienta. Nie każdy traktuje dywanik jak standardowe wyposażenie samochodu. Niektórzy klienci przy jego zakupie puszczają wodze fantazji. Najbardziej oryginalne zamówienie to mieliśmy właśnie z tymi, powiedzmy sobie, wzmocnieniami. To mieliśmy przody i tyły z aluminium. Do tego przedni dywanik był czerwony, obszywany na niebieski kolor taki fluorescencyjny. Plus do tego doszyte na dole było dla klienta specjalne logo firmy, które było wyhaftowane na dywaniku. Także to są niesamowite rzeczy, które można zrobić i klienci szukają takich rzeczy. Nie liczy się nawet cena. Istotna jest sprawa, kto sprosta temu. My jesteśmy w stanie sprostać każdemu wyzwaniu. A jak odróżnić tandetę od solidnego dywanika? Bardzo prosto. Wystarczy wziąć wykładzinę w rękę i nią tak troszkę poruszać. Pod spodem na ogół jest taka część, która jest podgumowana. W tandetnym dywaniku to się będzie sypać bardzo szybko. My robimy również bardzo tanie dywaniki, aczkolwiek nie mamy problemu z reklamacją, bo to, powiedzmy sobie, wytrzymuje pewne normy. My na jakiś czas dajemy gwarancję na ten dywanik, na każdy ma swoją gwarancję i my jesteśmy świadomi tego, że nie powinno się nic stać, jeżeli będzie eksploatowany zgodnie z jego przeznaczeniem. A cóż innego, jak ktoś wejdzie z butem gdzieś z metalowym okuciem na końcu, gdzie to rozetnie, wszystko można rozciąć. Normalnie użytkować go można i przez bardzo długi okres czasu i są to dywaniki solidne. To się nazywa Versal. To jest nazwa, Francuzi wymyślili Versalu. To jest wykładzina w 11 kolorach. Właśnie z tego robimy najbardziej oryginalne dywaniki. Klienci zamawiają, to są drogie dywaniki, ale zamawiają bardzo oryginalne dywaniki ze specjalnymi, powiedzmy sobie, jeszcze rzeczami, które chcą na tym mieć. Łącznie z haftami, jak już powiedziałem, i tu naprawdę wiele, wiele rzeczy można do dywanika dołożyć. Do zarejestrowania czasu pracy oraz odpoczynku kierowcy służą przyrządy kontrolne, czyli tachografy samochodowe. W pojazdach samochodowych do przewozu osób i rzeczy powyżej 3,5 tony, w pojazdach ciężarowych z naczepami i w autobusach. Tachografy są to przyrządy kontrolne, które służą do wskazania, czyli do pokazania prędkości pojazdu, przebiegu kilometrów, czasu oraz do rejestracji zadań, takich jak odpoczynek, prowadzenie pojazdu, innych prac związanych podczas jazdy tym pojazdem. Jakie są rodzaje tachografów? W chwili obecnej tachografy, które są stosowane w pojazdach, są to tachografy analogowe, elektroniczne, bądź też jeszcze tak zwane linki. W tym roku będzie wprowadzone tachografy, będą wprowadzone tachografy cyfrowe. W tej chwili trwają jeszcze uzgodnienia z Głównym Urzędem Miar, na którym oczywiście będziemy z nimi też uzgadniać termin dokładny wprowadzenia. Tachografy cyfrowe będą to tachografy, które rejestrują poszczególne czynności z pracy kierowcy, również i jego odpoczynku, na specjalnych płytkach, tak zwanych chipowych.
Jakie przepisy obowiązują kierowców busów? Samochody osobowe, które mogą przewozić 9 osób, nie muszą posiadać tachografów. Samochody osobowe, które mogą przewozić powyżej 9 osób, łącznie z kierowcą, powinny być wyposażone w tachografy samochodowe. A co, gdy tachograf się zepsuje? W Przedsiębiorstwie Komunikacji Samochodowej w Lubaniu wykonujemy wszelkie naprawy tachografów, instalacje i dawne sprawdzenia, obecnie nazywa się to sprawdzenia tachografów. Sprawdzenie obejmuje czynności związane ze sprawdzeniem stanu technicznego tachografu, sprawdzeniem jego prawidłowości działania, zapisów i również sprawdzeniem pojazdu i zgraniem tego w jedną całość. Jest to sprawdzenie. Kiedy trzeba sprawdzić tachograf? Kalibracja, czyli akurat nie wracamy do tego samego punktu, do sprawdzenia, jest to sprawdzenie, czy przyrząd pomiarowy spełnia wymogi prawne. Takie sprawdzenie dokonuje się co 24 miesiące kalendarzowo. Jest to 104 tygodnie. W nowszych typach tachografów tachograf sam sygnalizuje okres takiego sprawdzenia. Co najczęściej ulega uszkodzeniu? Najczęstszymi uszkodzeniami są to uszkodzenia przetworników w tachografach. Przetwornik jest to malutkie urządzenie, które zamienia ruch obrotowy na impulsy i daje sygnał do tachografu, że pojazd się porusza. Najczęstszymi uszkodzeniami oprócz przetworników jest zegar tachografu, który wyklucza jego działanie, wyklucza jego eksploatację. I z tymi problemami kierowcy się do nas zgłaszają z powiatu lubańskiego, z powiatu zgorzeleckiego i z ościennych. Jest to usterka usuwana natychmiast, praktycznie na poczekaniu, nie ma żadnych odstępstw od tego. Co wtedy, gdy tachograf uszkodzi się podczas wykonywanej trasy? Jeżeli ma uszkodzony tachograf, porusza się na podstawie tarczy tachografu, którą z tyłu musi dokonywać ręczne zapisy w odpowiednich polach. Tachograf sygnalizuje uszkodzenie przetwornika w sposób następujący, że porusza wskazówką prędkości do prędkości 40 km na godzinę. W tachografach nowszych pokazuje wykrzyknik. Co rejestruje tarcza tachografu? Tarcza tachografu rejestruje okresy pracy kierowcy, jak również odpoczynku dobowego. Tarcza rejestruje chwilową prędkość pojazdu, rejestruje pracę, co kierowca w danej chwili wykonuje, czy jest to oczywiście odpoczynek, czy dyżur, czy praca inna, czy prowadzenie pojazdu. Rejestruje również przebytą drogę w postaci wykresu. Rejestruje jeszcze jedną rzecz, rejestruje czas prowadzenia. Bardzo ważna rzecz. To zgrubienie na tarczy jest to błąd tachografu, jego uszkodzenie. Tak, tachograf rejestruje uszkodzenie. Tutaj uwidocznione jest uszkodzenie przetwornika drogi, tak zwanego impulsatora, potocznie nazywanego prądyniczką. Jeśli nastąpi uszkodzenie tachografu, tak uwidocznione, kierowca zobowiązany jest na tylnej stronie tarczki dokonywać ręcznego zapisu swojej pracy i odpoczynku oraz udać się niezwłocznie do punktu napraw instalacji i sprawdzania tachografu w celu usunięcia usterki. Należy pamiętać, że naprawami tachografów zajmują się wyłącznie upoważnieni do tego przedsiębiorcy, którzy uzyskali upoważnienie od Głównego Urzędu Miar. Trzeba spełniać bardzo dużo wymogów, gdyż personel musi być przeszkolony odpowiednio, musi uzyskać odpowiednie kwalifikacje do wykonywania napraw, instalacji i sprawdzania tachografów. Czym różnią się od siebie tarcze? Tarczki tachografów różnią się zakresem prędkości,
tutaj w tym przypadku jest to 125 km na godzinę. Różnią się, oprócz wytwórcy, różnią się oznaczeniami z tyłu tarczy. Tutaj są oznaczenia, to jest dopuszczenie tarczki do użytkowania. To są oznaczenia Unii Europejskiej, to jest znak dopuszczenia. Tarczka się nazywa w tym przypadku F-141. Tutaj są wyszczególnione tachografy, z którymi współpracuje tarczka, ta określona. Tu jest właśnie E1 i tutaj dobiera się numer do tachografu. Tachograf, przejdziemy. Tachograf na tablicce znamionowej pokazuje, jaka do niego ma być zastosowana tarczka. Tu jest w tym przypadku E1-83. I w tym przypadku odnajdujemy E1-83. Ta tarczka może być zamontowana w tym typie tachografu. A teraz zobaczcie, czym jeżdżą pogranicznicy. Mercedes 290 GD, również tak jak Land Rover, służy do patrolowania odcinka granicy zielonej i do działań wcześniej omawianych, czyli działań w ruchu drogowym, między innymi. 2,9 litra to jest pojemność silnika, całkowita długość pojazdu 4,61 metra, szerokość 1,70 m, wysokość 2,10 m. Również można nim brodzić do 60 cm, czyli 10 cm więcej niż Land Roverem. Pięciocylindrowa jest to jednostka, pięciobiegowa. Oczywiście tak, Land Rover również i Mercedes to są auta, które mają napędzane wszystkie koła jak auta terenowe. Maksymalny kąt natarcia to jest 80 stopni. Kąt nachylenia terenu, który można pokonywać, to jest 54 stopnie. koni mechanicznych. No, jest to silnik zwykły diesla bez turbiny, 2,9 pojemności. Spisuje się w terenie dość dobrze. No, oczywiście jak każdym samochodem terenowym trzeba umieć jeździć, to dużo mówi, znaczy wymaga od kierowcy innego podejścia, ale jeżeli ktoś potrafi rzeczywiście jeździć, a nasi funkcjonariusze potrafią, to się spisuje dobrze w terenie. Czy trzeba być specjalnie wyszkolonym, by sprawnie się nim poruszać? Jeżeli chodzi o jazdę w terenie, to tak, bo trzeba wiedzieć, kiedy włączać napędy, jak się nimi posługiwać, jak pokonywać przeszkody, jak na nie najeżdżać, jak zjeżdżać z góry i tak dalej, żeby nie było różnych niespodzianek w terenie. To wszystko w dzisiejszym wydaniu. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Do widzenia. Program sponsoruje Centrum Konferencyjno-Wypoczynkowe Zamek Kliczków. Program sponsoruje firma Pepsans S.A., producent dywaników samochodowych uniwersalnych i na miarę. Brum wspiera ERA, salon Hipernowa Bolesławiec. Program sponsoruje Ultima. Ultima, dealer Skody, Jelenia Góra, ulica Cieplicka 106, zaprasza. Skoda.